Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zagrajmy. Oczywiście moi drodzy, w Euro Truck Simulator 2 jesteśmy tym razem... Kurczę, but mi wypadł. Tym razem jesteśmy w... Gdzie my jesteśmy? W Kemi, czyli Finlandia. I mamy takie cudo. Mamy takie cudo, że mogę się schować. Widzicie? Fajnie, co nie? Tylko ten silnik ma taki, wiecie, przerobiony, co nie? Taki inszy. Jestem ciekaw, jak to wygląda, kurczę, ale powiem, że epicko. Kurczę, wszystko jest, powiem wam tutaj, w tym kenworcie. W tym kenworcie jest wszystko... Jest wszystko tak fajnie, powiem, porobione, kurczę, jest... Powiem wam, epicki jest ten Kenworth. Powiem, że mi się bardzo podoba, tylko on ma za długi... Ma długi bardzo, kurczę, ten... jak tu widzicie... Ten długi przód ma, co nie, bardzo długi. Ale powiem wam, że fajnie wygląda ten Kenworthik. To jest Kenworth K100, który sobie pobrałem właśnie dzisiaj z modów. No nawet powiem wam dzisiaj. Wiecie? Aha, i on ma 120, dobra, jedziemy sobie powolutku. O Jezu, jak tym trzeba się rozpędzić, jak tym trzeba, kurczę. No, widzicie Kenworth. Przecież to jest takie długie, że... Przecież to jest takie długie, że tu na szosie się nie wyrobię, kurde. Ale powiem wam, fajnie wygląda ten Kenworth. Tylko tu się przydałoby się tak coś jak... Przydałoby się coś takiego jak... wiecie co? Coś takiego jak... Troszeczkę krótszy ten przód, co nie? Kurczę, widzicie? Bo on mi zajmuje, kurde, bardzo, powiem wam, dużo... Dużo miejsca, co nie? Przy tym... Widzicie? Troszeczkę przerąbany. Ale fajnie chodzi. Fajnie chodzi, powiem wam szczerze. Bardzo fajnie, epicko. Nawet spalanie nie jest takie... No, troszeczkę duże, ale... Nie jest takie koszmarne, co nie? Ale nie, fajnie się rozpędza, powiem wam. Mi się bardzo podoba ten Kenworth. Tylko nie za długi znowuż. Widzicie? On jest za długi troszeczkę. Aha, on ma 13 biegów. Okej, dobra, już. O kurde! Jak tym się wyrobić? Jezu, masakra. Ale fajny Kenworth, o kurcze. Fajny Kenworthik, tylko nie za duży troszeczkę jak dla mnie. Ale... Spokojnie, spokojnie. Ogarniemy sobie tego Kenwortha bez problemu. Nawet powiem wam, spalanie nie jest takie, kurcze, duże jak na takiego Kenwortha pod górkę, który tak myślę idzie. Kurcze, niecałe 31, wow, wow, jestem pod wrażeniem. Dobra, tu troszeczkę trzeba będzie zwolnić. O kurde, fuck. Dobra. Dobra, okej, okay. Jakoś daliśmy radę, bez problemu. Nie, powiem wam, że mi się podoba ten Kenworth, tylko on jest za długi. Ja nie wiem, dlaczego on ma tu takie coś na tym... Na tym przodzie jakieś takie dziwne, powiem wam, zarysowania, mam takie tekstury, jakby mi zanikały, co nie? Ale on nawet, powiem wam, sporo ma... O, tu miałem laga. Zobaczcie, moi drodzy. Ale powiem wam, że nawet... duży bak ma, kurczę, jak tyle litrów się mieści. 838 litrów, może on tylko ma... Może ma tylko jeden bak, kurczę, znaczy...
Ale mi chodzi, że w tych bakach ma tylko po trochu, co nie? Ale fajnie, że takie coś dodali, powiem wam. Kurczę, jestem ciekaw, jak to wygląda w ogóle. Jak to fajnie wygląda. Ja cię kręcię. Ojej. Ty, on nie siedzi w ogóle tu. Halo. What's up, man? Ale fajnie to. Mogę się położyć. Mogę, kurczę, kierować tym. Ale fajnie widać to, powiem wam, stąd. Kurka wodna. Świetnie. Świetny ten Kenworth. Kurczę. Żadnej takiej fajnej ciężarówki nie miałem. Nigdy. Powiem, że taki Kenworth był w filmie. Kurczę, teraz nie powiem wam tytułu tego filmu, ale tam były, się ścigali Kenworthami, Peterbiltami, co nie. Jeszcze Mac był, pamiętam. To był film taki, jak wiecie, w niedzielę często leci coś takiego jak Gwiazdy w Południe, co nie? W TVP2. I to się nazywał ten film coś... To jest bardzo stary film był, co nie? Fajny aktor tam był na pewno. Taki znany, powiem wam, co nie? Na świecie. Gdzie ja jestem w ogóle teraz? O, Ulu. Aha, ja jadę do miasta Kokolla. Okej. Okej, dobra. Nie, powiem wam, że mi się bardzo podoba ten Peterbilt. Tylko nie, dlaczego tak mi się dziwnie... Dziwnie gra mi chodzi. Gdyby nic. Dobra, hamujemy. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie no, powiem wam, że jest epicki ten Peterbilt. Fajny, fajny. Mi się bardzo podoba. Nawet spalanie, powiem wam, ma nawet moc. Nawet małe. On ma 25 tysięcy obrotów, tak samo jak te wcześniejsze. Fajnie. Czekajcie. Chcę zobaczyć ten silnik, czy on jest lepszy od tego Peterbilta mojego. Ale chyba nie. Bo on jest na razie chyba słaby, jak dobrze pamiętam. Kurczę, pamiętam, że on był słaby na początku. Ale daje... O, czekajcie, Boże. O, właśnie, tak. Tak chcę jechać. Nie no, powiem wam. Fajnie wygląda. Jeszcze tutaj chcę zobaczyć... Kurczę, muszę odkryć tego dealera Iveco i chcę zobaczyć, jak on w ogóle wygląda, wiecie? Tylko nie wiem, w którym on mieście jest, kurczę. Tak myślę, że się tepnę kamerą 0 i ten. Zobaczymy w jakimś tam dealerze. On chyba jest gdzieś w Polsce, na pewno Iveco. Zaraz zobaczę w telefonie jeszcze na dodatek, bo powiem wam, nie jestem pewny, kurczę. I jeszcze sobie jakiś kurs zrobimy tym Peterbiltem. Wróć, nie Peterbiltem, Kenworthem, kurczę. Przyzwyczajony jestem, bo ja i tak powiem wam, ja kurczę w Amerykanie jeżdżę tym Peterbiltem, co nie? Dobrze mówię? Czy Kenworthem? Kurde, wróć. Chyba Peterbiltem, tak, tym takim dłuższym, co nie? Zaraz zobaczę, gdzie jest dealer Iveco, co nie? Chcę zobaczyć, jaki on ma najmocniejszy silnik, co nie? Ten Kenworthcik. Już sobie patrzę. Już piszę, chwila. Dobra, oj, dobra, mam. Okej, patrzymy. To jest tak, Daf, Iveco, mam, dobra. Iveco, Austria, Frankfurt. Czy ja mam to odkryte miasta? Kurczę, nie wiem. Czekajcie, wiem, chyba mam odkryte, jak dobrze pamiętam. Czekajcie, zaraz zerknę na mapkę. Wien mam odkryte, fajnie, okej. Dobra, to się tepniemy zaraz. To moje skaniulo. I ten. Popatrzymy, jaki on ma ten. Tylko tak, jest piątek. 12.01. Dobra, okej. O kurde, tu będzie ciężko na tych zakrętach. Dobra, jakoś daliśmy radę. Kurczę, ale ciężko jest, powiem wam jednak. W tych zakrętach jechać tak, no...
tym Kenworthem, tym takim dłuższym, ale patrzcie ile on ma wskazówek. Ja cię kręcię. Dużo. Ale nie, w sumie on ma tak... Szczerze? On ma tak sobie, powiem wam, tutaj poustawiany, tutaj w tym... W tym Kenworthie. Czekajcie, bo to kurczę. A te boty to są tak wkurzające. Dobra. Troszeczkę tu powiem wam taki zły łuk wziąłem, ale okej. Dobra, jadymy. Zostało mi już niecałe 70 km. Nie, powiem wam, tak do 15 to daje radę, kurczę. Fajnie. On coraz tak głośniejszy, zaraz sobie usłyszycie. Słyszycie? Coraz głośniejszy jest. Fajnie ten Peterbilt też nim tak troszeczkę może, tak myślę, pojeżdżę, tylko nawet powiem, nawet sporo miejsca ma tutaj. Kurczę, się zdziwiłem. Czemu on ma tutaj taką wielką dziurę czarną, halo? Ja myślałem, że tu inaczej wygląda ten Peterbilt, a tu tak wygląda, wiecie, z pierwszej chwili. Stan paliwa. Ale czekajcie, bo tu pokazuje mi, kurde, spalanie, nie? Temperatura. Informacja, stan paliwa. Dobra, okej, dziwne trochę to, ale okej. Aha, takie z planku mam. No nawet, powiem wam, nawet. No, tako. Niecałe 50 będę pewnie miał, albo nawet i mniej. No ale, dobra, jedymy. Może będę nawet mniej miał, kurczę, jestem ciekaw. A zobaczymy teraz, ile w ogóle ja tu to odwiozę? 18. Widzę, że ten Peterbilt troszeczkę ma większy silnik jednak. Tak myślę, że z 500 koni będzie tutaj. Tak myślę. Wiecie? Tak myślę. Ale mogę jeszcze, kurczę, nie zerknąłem sobie, powiem, na informację, kurczę, niestety. Abym zobaczył. Nie, o tak sobie zmienię. Nie, niech będzie troszeczkę, niech spanie to spalanie, chociażbym miał z 45 może, jak dojadę tam, kurczę, ale wątpię, żebym miał tyle. Może będę miał tyle, wiecie? Może... No dobra, może z 47, żeby chociaż było dobre. Bo tak nie chcę mieć dużo, co... Znaczy mało. Znaczy dużo spalania, co nie? W tej... Na tej trasie. No ona jest krótka, co nie? Nawet w sumie. Nie, w sumie tak nawet, powiem, najpierw pokazuje tu 47,8. No... Zobaczymy, jak tam dojedziemy do tego Kokoli, do Drekart Run... do Norsken. Zobaczcie, do Norsken. Aktualnie 40... Tu się podniosło troszeczkę. Dobra. No niestety, troszeczkę w górę mi poszedł Peter... Kenworth. Znowu jak zwykle się mylę. Co nie wiem... O! 47,6! Nieźle, powiem wam. Kurczę, nie widziałem takiego splana nigdy. W tym Kenworthie, co nie? Czekajcie, tu muszę hamować. Dobra. Tu nie poczęli, że... Ja pierdzielę. Tu, żem się nie poczęli, nie zatrzymał. A czekajcie, przecież może zobaczyć tutaj, wjedziemy. Do tego serwisu. I możemy zobaczyć przecież. Mam i tak już poziom, mam odblokowany na lepszy. Czekajcie, czy jakieś powiadomienie? Nie, myślałem, że jakieś powiadomienie mam. Ale okej. Tu jest... Aha, dobra, to są dwie kabiny, okej. Ta mi się bardziej podoba, szczerze mówiąc. Ta, bo ta to jest taka wielka, kurde, masakra. Ale ona wydaje się jakaś taka malutka. Aha, bo tutaj jest już podwozie, cholera. To nie. 500, najwięcej ma? 600 koni, no powiem wam, sporo. 13 biegów, sporo. O, fajnie mi się, o. Takie wielkie, ona ma dwa łóżka? No to nieźle, powiem wam. O, i dużo, powiem wam, tych kolorów. O, proszę. To mi się podoba. Oj, wybaczcie. O, proszę. O, świetne są te kolorki. Podobają mi się, kurczę. O, to mi się tak, szczerze, mi się nie podoba. O, Ferrari nawet jest, proszę.
Kurczę, podoba mi się ten Peterbilt. Troszeczkę więcej ma tych... O proszę! O kurde! Fajny jest ten Peterbilt, malowania ma dużo. A tu ma takie już, ale o ten mi się podobał, ten najbardziej mi się podobają. Tak trochę. Co nie? A czekajcie, zobaczymy jeszcze tutaj. Aha, tu mogę sobie coś takiego porobić. O proszę. Wow, fajne, podoba mi się. O proszę. Mogę sobie różne dać ten. Mi chodzi tu w sumie... Aha, Oregon, to są miasta, okej. Texas. Okej, tu już wiem o co kaman. Aha, tu mogę sobie przyczepić coś takiego, tak? Pyk, pyk, pyk. Aha, tu sobie mogę coś takiego powyczepiać. O proszę. Fajny ten Peterbilt jednak, kurczę. Podoba mi się, tylko coś o tu mi się pokazało, tylko nie wiem co. O, mogę sobie łóżko nawet pościelić. XD. Nieźle. Fajny ten Peterbilt, kurczę. Tylko mało ma tutaj, powiem wam tutaj w sumie. Czekajcie, tu więcej ma tych szczegółów, no nie? Tu nie mogę nic zrobić, kurczę. Szkoda, że to nie widać nic. Jakiegoś DLC mam brak. Czekajcie, zobaczymy tutaj. Też nie mogę. Ej, notebook, przecież notebooka bym musiał zobaczyć, halo. Ja nie wiem, o co kaman. No nie wiem, dziwne to. O, proszę. Aha, to coś takiego, taki myk. Okej. O ja pierdziule. Ile tego można poprzyczepiać? Ja cię kręcę. Co? Trochę dziwne to. No ale okej, dobra. Trochę dziwne to, dobra, okej. Aha, tu mogę sobie tak, dobra. Okej. Okej. Nie, fajnie, kurczę, fajny Peterbilt. Dużo ma w sumie nawet tych opcji, co nie tutaj. I nawet powiem, nawet spory silnik ma. On ma zamontowany w tej chwili 550 koni. Kurczę, sporo powiem wam, jak... takiego Peterbilta? Wróć! Co ja z tym Peterbiltem mam, kurczę, ostatnio? Ludzie, wróć! Nie z Peterbiltem, Jezu. Z Kenworthem, kurczę. Zwykle się muszę pomylić. Holender. Ojej. Dobra, wyjechał. O Jezu, niepotrzebnie, żebym tu wjechał. Ale nie dało się inaczej. Co? Przez kamień wjechał? To nie jest zły Peterbilt. Tylko ja bym wolał, kurczę, z inną kabiną sobie z nim pojeździć, wiecie? Bo ta kabina duża to mi się tak średnio podoba w sumie, wiecie? Ale zaraz zobaczę, może jakieś jeszcze zlesonko znajdziemy. Ja kurczę powiem, przetestuję. Tak myślę. Mam nadzieję, że... Tak jak kiedyś wspominałem, mam nadzieję, że szybką wersję nie będzie nowej. To przetestuję kilkanaście jeszcze ciężarówek, tak myślę. Ale... powiem wam, że mi się to spodobało i... zadziałało na to wersja, co nie? Ten Kenworth. Ale on mi się... nawet on... podoba mi się, co nie? Ale on ma za duży... widzicie? On ma za duży, kurczę, ten... tę kabinę, co nie? Ona ma... i trudno z nią się rozpędzić w sumie. Kurczę, ale jakoś dajemy radę, spokojnie. O, tu dużo nawet miejsca, powiem, dali. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tak, 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 pyk, pyk, pyk. Dobra. A tak, ustawiamy. Nie chce mi się, kurczę, tu świecić. Wow, jakie malutkie spalanko. Świetnie. Podoba mi się takie spalanie, powiem wam szczerze. Dobra, pyk, pyk, pyk. Okej. Kontynuuj. Dobra, szukamy jakiegoś kolejnego zlecenia jeszcze tym Peterbiltem.
Dobra, niech mi się tu czyta. Zaraz znajdziemy Peterbilta jakiegoś. Wróć, Kenworta tego. Tu nie ma. Tu też nie ma. Tu mam tylko tego. Tu też nie ma tego. Jest, tylko znowu kurde tylko znowu duży ma to kabinę. Nie chcę tej dużej kabiny, please. Możecie dać coś innego? O kurde, co to ma być? Co to za jakieś kurde zlecenie, lol. O ludzie. Bym coś takiego chciał inszego. O, tu mam, ale znowu ten duży. Jak mam wjechać? A nie, dobra, do depo mam, okej. Ale jestem ciekaw jak to... O jest! Fajnie, mam za malutko kabinę, fajnie. Wreszcie coś znalazłem. Z metro mam jechać i do Tramery, okej. No problemu. O, widzę, że tutaj też pokazują przy ładowaniu promocja ten zlecenia z złota. Różnych ludzi, co nie, którzy wysłali tam do tego do World of Trucks, a nie do tej strony. Okej. Jestem ciekaw jak wygląda malutka kabina. What tak. Nawet powiem wam tak. No nawet, daję radę. Najlepsze kurde, z Polski. Nie, sorry, z Wien. Zagraniczna rejestracja. Nie no, fajny kurczę, z przodu jest epicki, powiem wam szczerze. Kurczę, tylko on taki jest, jakiś taki... Dobra, jedziemy. Jak on stąd wyjechać? Halo, halo. Ty, jak się rozpędził, kurde, no, ja pierdziule. Czekajcie, bo nic nie widzę tu. Się rozpędził z tym. Co? 550 koni, coś takie, na coś takiego. Czekajcie, bo tu... Oje, ojojojoj. Czekajcie, bo tu kurde, ajajaj. Muszę jak najszybciej nazbierać dużo kasy. Hamujemy. Powolutku hamujemy. Fajnie tu kurczę powiem porobili tu. PP. A jak w ogóle gdzie jadę do Polski gdzieś? Do Krakowa, do Tramery. Aha, okej. Jestem ciekaw też ile on kosztuje tak ogólnie w tym w dealerze z Iveco, co nie? Wow, dużym troszeczkę przyspieszył, ja pierdule. Ale tu malutkie dali ten. O ja pierdule. Ale fajnie wygląda to jednak, kurczę. Fajnie wygląda to miasto Wien, powiem szczerze. Nie jest złe to miasto, powiem wam szczerze, ale mogliby fajnie dać tutaj też te. Hey, wake up! O Jezu, ktoś mnie zaczepia, Holender. Nie mam czasu, przecież widać, że nagrywam. Mogłem kurde siedzieć na tym.
Nie na tym spiku, zaraz zobaczę, kto to w ogóle mnie zaczepia. Pewnie ktoś z tego, kurde, jakiś kierowca, dobra. W sumie to tak, no... No gdzie żeś mi się wpardolił, ty? Ty dziadzie. Kurde, Dafikiem mi się wpierdzielił, no co za dziad. Zaraz zobaczę na telefonie, któż tam siedzi, kurde, może jakiś random, nie wiem. Holender. Holender wie, co nie, moi drodzy, a jak? Zaraz zobaczę w telefonie, kurde, któż to mnie zaczepia. No jakiś, kurde, random, Jezu. Nie mam czasu. Widać, że nagrywam. No dobra, jedziemy sobie dalej. Nie no, kurczę. Powiem, no ten malutki PC, znaczy ten Kenworth z tą małą kabiną, o ten, jest epicki. Daje radę, kurczę. W tamtym to jest za duży. Za duża kabina troszeczkę, powiem wam, jak dla mnie. Co, ja go wyprzedzam na luzie? Serio? Nie, jednak nie. Myślałem. No tu chyba po... Nie, to nie jest Polska jeszcze. Ale pięknie to zrobili, o kurczę. Wow. Jestem pod wrażeniem. Jak oni porobili tutaj. Wow, 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 jeszcze raz wow. Fajnie. Dobra. Tutaj też koniec drogi jest, czyżby? Ta. Kurczę, nie ma... Mogliby dać tego promocja na multiplayera. Fajnie by było. XD. Nie no, powiem, żartuję trochę. Autotransporti, Liliu. Wow. Nie ma tu jak, kurczę, rejestracje takie, a takie na przykład ten... jak to się nazywa? Rejestracja na czepy jakaś zagraniczna, a... Tutaj to jest jakaś inna. Co nie ciężarówki, kurczę, fajnie. Tutaj oleuana lądóweczka. O proszę, mi się podoba bardzo. O, widzę, do Czech wjeżdżamy. Co? Po co tu rondo, halo? Po co tu rondo komu? What the hell? Ja pierdzielę. Po co tu rondo komu? Jezu. Dobra, jedziemy. Dalej. Jakie... O kurde, jakie splanie małe! O dziwo! Kurczę, jaki tu jest silnik, ludzie, ja nie wiem. Jestem ciekaw. Dobra, jedziemy dalej. Ale bez kitu, o dziwo, jaki to silnik może być, kurczę. Dobra, w dzień świateł nie muszą. Znaczy, muszą być, ale... O, dobra, niech będą zapalone. Brno, dobra, wjeżdżamy do Brno teraz. Aktualnie. Aha, do tego miasta, dobra, którego tak za bardzo nienawidzę w sumie. Bo ono jest dziwnie położone. Serwis gdzie indziej, a gdzie indziej są te spedycje, co nie? Tak samo na multiplayerze są dziwnie, powiem, porobione, kurczę, te spedycje. Mi się to tak średnio podoba, powiem wam tutaj. Właśnie. tutaj. No i tak na przykład cały, kurde, gdzie indziej garaż jest, a gdzie indziej serwis. To powinno być położone w jednym miejscu, a nie oddzielone na kilka, co nie? Zapomniałem biegu zmienić, kurczę. Dobra, jedziemy. To tylko jedna spedycja jest. Co? Dziwne. Dobra. Ale jakoś przed... Nie, dwie. Dobra, okej. No jadysz. Panie, jadysz. Kurde, dziękuję. Dobrze, jeszcze zdążyłem. Uff, dzięki Bogu, zdążyłem. Ło... Thank you.
Dobra. Jedziemy, jedziemy. 300 km mamy przed sobą. Okej. Dobra, jedziemy, jedziemy dalej. Dobra. Dobra, jedziemy 9-0 w sumie tutaj na autostradzie, czemu nie? Chwila. No, dawaj. No, dobra. Okej. Czekajcie, muszę zmienić sobie. Chwila. Nie z Wi-Fi, tylko żeby moje internety używały się. Ale dobra, mniej się o to. Tylko tak spalanie mi poszło w górę. Halo? Pod górę? Serio? Ej. Ej, tu zaraz Polska chyba będzie. Czekajcie, ile tak do Polski jeszcze mam? Troszkę mam. Ojej, już to strawa. Okej, dobra, spokojnie. 270 km raz, dwa pójdzie, kurczę. Dobra. Zaraz, którą mamy godzinę? Okej, dobra. W sumie szybko pójdzie, już 260 km jeszcze nam zostało, fajnie. Dobra. O kurde, co ja porobiłem tu? Ojajajajajaj, wybaczcie moi drodzy botowie. XD. Kurde, co ja bym porobił tutaj? Ludzie, ludzie, ludzie. Czekajcie, co za... Kurde, czego tu mi nie działa? Aj, shit. Wow, panie. Co ty od Janie Pawlasz tu? Halo. Dobra, jadymy, jadymy. Jadymy. Czego mi takie... Ej, czego mi tak splanie idzie w górę? Halo. No. Niby czemu? Dziwne to. Ludzie. Kurde, no powinno iść w górę, a nie w dół. Wróć, w dół, a nie w górę. Kurde. W dół jedziemy, to powinno być... O, pięknie. Okej. Dobra. Dobra, jedziemy już 230. Wow, wybacz, wybacz, panie, wybacz. Ostrawa już, świetnie. Ale łana naczepa, kurczę, powiem wam. Ale mi się takie podobają naczepy. To są chyba te... Schwarzmullery? Czy to są Krona? Kurczę, nie wiem w tej chwili, ale fajne. Nie, firanka. To czemu ona taka dziwna jest troszeczkę, ludzie? Ja mam plandekę na pewno, albo... Platformę. Chyba platforma, ale... Tak, to jest platforma. Chyba. Nie rozróżniam tych. Kurczę, blade tych naczep, powiem wam szczerze. O kurde! Co oni to od Janie Pawlają tutaj, halo? Ty pod górę nie możesz jechać takim, kurde, Volvo? No ludzie, no bez przesady, ludzie. No kurde, no bez kitu. Nie no. Powiem, że fajny jest ten Peterbilt. Kurde, tu mi się w... Ajajaj. Dobra, zjeżdżamy na ten pasik. Dobra, Ostrawa, okej. Dobra, jadymy, 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 jadymy. Czekajcie, czy mi się tu wczyta? Dobra, wczytało mi się, okej. O, tu będę miał ładne spalanie, tylko nie wiem czemu, kurde, on jedzie tak powoli. Halo, czemu tak wy tak powoli jedziecie? Halo? No. Świetnie. Dobra. O tu bym się w... Kurczę, bym się... Nie, w sumie nie będę tu się wpartol... Nie, nie będę tu się wpierdzielał. Nie, nie, nie. O, Ostrawa, zaraz Polska. Świetnie. Do Krakowa bliziutko już jest.
Okej. O, widzę, co jakaś jest. Kepsa widzę, że jakaś jest. Od kiedy takie są, kurcze? Stacie benzynowe, jak one się nazywają? Przecież jest tak, Lotos, Orlen, Orion. Nie, Orlen. Orion chyba nie ma takich. XT. Nie, takich nie mam. Ale... tutaj fajnie, tutaj dodali coś takiego na promocie, że są inne te... jak to się nazywa? Inne Orleny, nie Orleny, Lotosy, wiecie o co chodzi, co nie te takie różne firmy, co nie, które występują. Fajnie, fajnie tu dali tutaj, kurczę. Dobra, tu chyba zara będzie, mi się wydaje, już granica czesko-polska. Tak, tu zara będzie, za kilkanaście chyba kilometrów. Tak myślę, ale zaraz zobaczymy jeszcze. Chyba tak, bo tu już jest Kraków. Tak. Dobra, czekajcie, bo mi się tu kurde... nie wiadomo, ile on jedzie tu, Holender jeden. Czy on jedzie Iveco? Nie, Manem. Nie, Mercedesem, wróć. Tak, Mercedes, nowym Mercedesem. On powinien szybciej jechać tu, halo. Kurde, Mercedes daje radę, no co, no bez przesady. Dobra. Okej. Tu zaraz będzie granica już, Katowice. O, już zaraz, o już jest, mówiłem. Że za kilkadziesiąt kilometrów będzie już ten. Granica. Czesko-Polska. Psiew. Kurczę, dużo powiem wam tutaj jeździ po tych drogach. Tych takich naczep z paliwem, co nie? Takich butelkowych można nazwać. Nie no, żartuję, powiem wam. O, tu ładna jest firaneczka. Dujhu, coś tam, coś. Co? Dujskujken? Kur. Jakie głupie, powiem, nazwy tu dają, Boże. Bez kitu. Masakra. Dobra, czy mogę tu wjechać już, kurde, bo ja chcę już tu wjechać, dobra. W partole się tutaj jakoś tak myślę. Czemu nie ten, nie inaczej mnie tutaj, kurde, troszeczkę mnie tu inaczej ten poprowadziło, tak myślę, chyba. O Jezu, tu są zrypane bramki już. Nienawidzę bramek w tej Polsce, Boże. Masakra. Dobra, mam tylko 20 tysięcy. Kurde, czemu tyle mało kasy mam, ludzie? Masakra jakaś. Kurde, masakra będzie. Ja nie chcę, żeby mi sprzedali tą ciężarówkę, tą moją. Toskanie RJL. No, ona ma 440 koni, mi się nie chce od nowa jej, kurde, jak to się mówi. Od nowa jej, to nie, to nie ingować od początku, kurczę. Dobra. Dobra, tu możemy tutaj wjechać już, bo to chyba będzie... czy to będzie zwężenie? Tak jest. Katowice, Kraków, fajnie, już jesteśmy na miejscu praktycznie już. O, jeszcze tylko jedna dwie bramki? Tak, dwie bramki, Boże. I wreszcie będziemy w domku już, czyli w Krakowie, na ekspedycji Tramerii. Najgorszej ekspedycji, jaka istnieje w ogóle w grze. Nie no, serio, serio, kurczę, ta ekspedycja to jest masakra. To istnieje, kurczę. Ale nie, ej, to ładne nawet jest z góry, jak ja tak popatrzyłem ten outro. Czemu tak się wlecze ten, kurde, Volkswagen, ludzie? Bez kitu. Czemu ty tak się wleczysz? Ej, ty nie powinieneś być tu w Polsce, halo. Ty do Czech tam wracaj z powrotem. No, dziękuję. XD. Nie no, żartuję, powiem wam. To nie z Polski tutaj chyba jadą, no, bo tu bramki są polskie. Fajnie. Dobra. O Jezu, tu się wlecze jakiś. Co on to w ogóle wiezie, jakiś... pojemniki, kurde. Mm.
Dobra, świetnie. Dawaj, dawaj. Ale powiem, że z tymi użytymi plastikami fajnie się jedzie tym Kenworthem. Czyżby to było jakieś ruskie? Kurde. Czego żeśmy się tu wpierdzieli? Dziadzie ty czerwony, kurde, w żółtym samochodzie. Kurde, czemu one mają takie dziwne klaksony? O Boże, masakra. Masakra z tymi klaksonami, w tych Kenworthach. Kurde, kasto. O, takiego mogliby dodać do gry, powiem wam, do tego, do... jak to się nazywa, do... Amerykana. Bym się śmiał, kurczę, jakby z tym jechali ludzie. Ale by było, Boże, nie no. Masakra by była, powiem wam, chyba. Myślę. Dobra, my tutaj już praktycznie będziemy na miejscu już. Słuchajcie, mógłbym się tepnąć do serwisu, bo mi się już nie chce. No dobra. W sumie 35 km, co to jest? 36. Drugie bramki i zaraz będziemy na miejscu. Tylko żeby fajnie one były przyjezdne jeszcze. To by było fajnie. No widzę, że tu wjeździe dafikiem jakieś. Kurde te. Świetnie. Dobra. Aha, ten materiał się pojawi dopiero po niedzieli. Ja tu nagrywam ten materiał 3 lutego. A on się pojawi pewnie 6 albo później jeszcze. Zobaczymy w swoim czasie. Dobra, jadymy, jadymy, jadymy. Popatrzymy sobie jeszcze, jakie mamy ulepszenia. Nie wiem, czy będziemy mieli kolejny poziom. Chyba nie, mi się wydaje. Kurczę, szkoda. Ale fajny ten Peter. Kurczę, jak zwykle. Ja nie wiem, czy co ja mam z tu nazwą Peterbilt. Kurczę. Bo ja nim często jeździłem i dlatego takie, wiecie. I dlatego tak jest. Takie, kurde, już przyzwyczajenia do Peterbilta. Jakoś tak Peterbilt mi się bardziej podoba, wiecie, ale... Ale Kenworth też. Ale troszeczkę mniej w sumie. Dobra, Bystrika i Kraków. Czekajcie, tu się zatrzymamy. Ty, nawet kurde, żadnego supa nie... O kurczę, no to nieźle, powiem wam. Dobra, zaraz na miejscu będziemy. Przypomina mi się, kurczę, jak jadę tu na multi. Kurde. Nie ma tu ruchu w ogóle, AEI. Dobrze mówię, tak. O, Kraków. Jesteśmy w Krakowie, jesteśmy w domku już. Zaraz będziemy parkować w tramerii tym czymś. Tak myślę, że ja sobie tu wezmę tym razem najtrudniejsze, czyli te pierwsze, wiecie. Czyli troszeczkę, żebym się troszeczkę pośmiał z tym... z tym Kenworthem. Ojej, nienawidzę świateł tu. Co on to porobił? Halo? ST, czyli Śląsk. No tak, bo to Śląsk jest, prawda, zapomniałem na litość boską. Jadysz, panie, jedź, no i co tam wieziesz? No, czy się cię doganiam na litość, no na litość boską cię doganiam normalnie. No nie, jedź na tych zielonych światłach, please. Jedź, please. Dziękuję. Ojeju, ojeju, ojeju. Daliśmy radę. Dobra. Bez problemu daliśmy radę. Ej, nie idź do tyłu. Nie idź do tyłu. No nie, myślałem, że uszkodziłem ładunek. Holender. O, tu fajny gabarycik będzie. Pojedziemy sobie stąd, tak myślę. Tylko nie wiem, żeby było jeszcze... Ty, jak to fajnie zrobiłem, powiem wam. Ty, kurde, bez kitu.
tym da radę, kurde, lepiej niż normalną ciężarówką. Bez kitu. Ej, kurde, tym jest easy. Tym jest easy parkować, powiem szczerze. Dobra, świetnie. Ej, co to było? Halo. Przez chwilę, kurde, nie mogłem zaparkować. Ile mamy doświadczenia? O, jak mało. Ojej. Ale teraz 12, 13 poziom będziemy mieli. Fajnie. Dobra. Czekajcie, czy coś mamy fajnego tu? Coś daleko? Czekajcie, zobaczymy zaraz. Okej. O, kolejny, kurde, Peterbilt. Fajnie. Co my tu mamy? Kurczę, najdalej tu mamy tak, z Olsztyny aż tutaj. O ja pierdziule. O proszę, jaka fajna trasa, ale dobrze, moi drodzy, widzimy się. Moi drodzy, w kolejnym materiale, oczywiście z gry Euro Truck Simulator 2 i cóż, do usłyszenia, cześć.